Dla jakich wartości parametru k nierówność jest spełniona dla wszystkich x należących do zbioru liczb rzeczywistych? W naszej nierówności x jest zmienną, natomiast k jest parametrem. Po lewej stronie nierówności mamy funkcję kwadratową. Chcemy, aby dla wszystkich xów rzeczywistych wartości tej funkcji były większe lub równe 0. Wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Zastanówmy się, jak będzie wyglądała nasza parabola. Współczynnik A wynosi u nas 1. Zapiszmy. A wynosi 1. Może przy okazji zapiszmy, ile wynosi B. Przypominam, że B to jest to, co stoi przy x. W naszym wypadku będzie to minus k. I c, czyli wyraz wolny, u nas wynosi. K plus 1. Ponieważ współczynnik a wynoszący 1 jest dodatni, ramiona naszej paraboli będą skierowane w górę. Narysujmy rysunek pomocniczy. Zaczniemy od osi x. Wiemy, że ramiona są skierowane w górę i chcemy, aby dla wszystkich x rzeczywistych wartości były większe lub równe 0. Co oznacza, że nasza parabola albo w całości znajduje się nad osią. To jest pierwsza możliwość, lub też w jednym z punktów parabola będzie dotykała osi X. W tym wypadku wartości są zawsze dodatnie, tutaj są dodatnie lub równe 0, ponieważ w naszym wypadku wartości mają być większe lub równe 0, możemy ograniczyć się tylko do drugiego rysunku. W pierwszym przypadku nasza funkcja nie ma miejsc zerowych, nie styka się z osią x, co oznacza, że delta jest tu ujemna, czyli mniejsza od zera. W drugim wypadku mamy jedno miejsce zerowe x0. W takim wypadku, jeżeli funkcja posiada jedno miejsce zerowe, wiemy, że delta jest równa 0. ponieważ w obu wypadkach dla wszystkich x przyjmowane wartości są dodatnie lub równe 0, więc musimy wziąć pod uwagę oba warunki. Czyli nasze założenie będzie takie, że delta ma być mniejsza lub równa 0. Ustalmy więc wzór na deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy nasze dane. Pod b wstawiamy minus k. Pod A wstawiamy 1, i pod C stawiamy wyrażenie k plus 1. Pamiętamy, że musi być w nawiasie. Uprośćmy nasze wyrażenie na delta. Minus k do kwadratu daje nam k kwadrat. Przypominam, minus do kwadratu daje plus, a następnie minus 4 razy 1 daje minus 4. Opuszczamy nawias, czyli wszystko, co znajduje się w nawiasie, mnożymy przez minus 4. Dostaniemy minus 4k minus 4. Wyznaczony wzór na deltę wstawiamy do naszej nierówności, czyli pod deltę wstawiamy wyrażenie k kwadrat minus 4k minus 4 i nasza delta miała być mniejsza lub równa 0. Teraz rozwiążemy nierówność, gdzie niewiadomą jest k. Należy tutaj ustalić wzór na tak zwaną deltę pomocniczą. Możemy ją oznaczyć jako delta k, co oznacza, że tu zmienną jest k. Wzór jest oczywiście ten sam, czyli b kwadrat minus 4ac, tyle że teraz nasze współczynniki a, b i c pochodzą z tej nierówności, czyli a wynosi 1, b wynosi minus 4. I C wynosi minus 4. Podstawmy do wzoru. Delta K równa się. Pod B wstawiam minus 4. Pod A wstawiamy 1 i pod C minus 4. Więc dostaniemy. Minus 4 do kwadratu daje 16, minus razy minus daje plus. I również mamy 16, więc delta pomocnicza równa się 32. Teraz policzmy pierwiastek z delty pomocniczej. Dostaniemy pierwiastek z 32, czyli pierwiastek z 16 razy 2. Wyciągamy pierwiastek z 16, czyli dostajemy 4. Dwójka zostaje pod pierwiastkiem. Ponieważ delta pomocnicza jest dodatnia, będziemy mieli dwa y, miejsca zerowe. Pamiętamy, zmienną jest tutaj k, więc obliczamy k1 oraz k2. Wzory są takie same jak na x1 i x2, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a oraz minus b, plus pierwiastek z delty przez 2A. Podstawmy nasze dane. Nasze B wynosiło minus 4, czyli minus B to będzie 4. Następnie mamy minus pierwiastek z delty, tym razem delty pomocniczej, czyli 4 pierwiastki z 2. I przez 2 razy A, czyli w naszym przypadku 2 razy 1, czyli 2. Możemy jeszcze wyciągnąć. Dwójkę jako wspólny czynnik przednawias w liczniku. Czyli dostaniemy 2 minus 2 pierwiastki z 2, następnie dwójki możemy skrócić. Tu zostanie 1, tutaj mamy 1. I dostaliśmy, że K1 wynosi 2 minus 2 pierwiastki z 2. Analogicznie obliczamy K2, za B wstawiamy minus 4, czyli dostaniemy. Minus minus 4, czyli 4 plus pierwiastek z delty pomocniczej, czyli 4 pierwiastki z 2, dzielone przez 2a, czyli 2 razy 1. Znowu wyciągamy dwójkę jako wspólny czynnik przed nawias. Dostaniemy 2 plus 2 pierwiastki z 2. Dwójki możemy skrócić. I dostaniemy, że k2 wynosi 2 plus 2 pierwiastki z 2. Teraz naszkicujmy wykres naszej paraboli. Przypominam, zmienną jest tutaj k, więc tu mamy oś k. Ramiona paraboli będą skierowane w górę, dlatego że a jest dodatnie. Parabola będzie przechodziła przez k1 i k2, czyli tutaj mamy 2 minus 2 pierwiastki z 2. Oraz 2 plus dwa pierwiastki z 2. Nasza parabola przechodzi przez te pierwiastki. I teraz rozwiązujemy nierówność wartości naszej paraboli mają być mniejsze lub równe 0. Czyli interesuje nas to, co się znajduje pod osią K. Zaznaczmy ten fragment paraboli, który znajduje się pod osią K. Widzimy, że wartości mają być mniejsze lub równe 0, czyli łącznie z punktami znajdującymi się na osi k. Zrzutujmy to na, na, na naszą oś k i odczytajmy rozwiązanie. Nasze k należy do przedziału domkniętego od 2 minus 2 pierwiastki z 2 do 2 plus 2 pierwiastki z 2. Również przedział domknięty. W ten sposób znaleźliśmy wartości parametrów k, dla których nierówność będzie spełniona dla wszystkich x rzeczywistych.